Witam Was wszystkich po dłuższej przerwie. Przez jakiś czas nie wrzucałem filmików na YouTube, ponieważ dosięgło mnie to, co w większości z Was zapewne, czyli praca. No niestety, studia się skończyły, zaczęła się praca, no i już nie mam tyle czasu na robienie i wrzucanie filmików. Od jakiegoś czasu zacząłem sobie kupować płyty CD, bo po prostu zawsze to było moim marzeniem, żeby słuchać sobie muzyki na płytach CD. Już jakiś czas posiadałem odtwarzacz CD Technics. Jest to model SL-PJ28 i dzisiejszy odcinek będzie polegał na wyczyszczeniu od środka tego odtwarzacza, ponieważ czasami płyty przeskakują. Też również zobaczę, jaki jest stan paska tego gumowego i spróbujemy go przeczyścić. Także zabieramy się za rozkręcanie urządzenia. Oczywiście dbajmy o bezpieczeństwo. Wyłączamy wszelkiej maści kable i bierzemy się za rozkręcanie sprzętu. Komisyjne otwarcie. Coś trzyma. I sprzęt w środku prezentuje się tak. Transformator ciepły. To znaczy, że zasilanie dochodzi cały czas do odtwarzacza, niezależnie od pozycji włącznika. O, widać, że się troszkę syfu nabrało, wyostrz się. Także to trzeba delikatnie przeczyścić. Elektronika, no, nawet w dobrym stanie, chociaż też jakieś delikatne pyłki. No dobra. W środku nie za wiele. Zasilacz, głowica odczytująca oraz cała elektronika. Nie widzę, gdzie jest tu przetwornik, ale może być albo od dołu, albo od spodu płytki. Nie wiem, jeszcze nie rozkręcałem tego nigdy, ale za chwilę zobaczymy. Wali fajami w środku. Mój poprzednik musiał chyba jarać szlugi, bo no, jak rozkręciłem urządzenie, to poczułem ten swąd. Odkręciłem tam blachę górną, no i naszym oczom ukazuje się co? Sam napęd oraz laser, który zaraz właśnie przeczyścimy za pomocą takiego patyczka kosmetycznego. Ja to będę robił poza kadrem, żeby czegoś nie spieprzyć. Tak, przeczyściłem soczewkę delikatnie właśnie tym patyczkiem kosmetycznym. Ona wygląda tak. I jeszcze spróbuję spsikać paski takim olejem silikonowym. Zobaczymy, czy działanie tego się poprawi. Także działamy dalej. Patrzcie, jak to wszystko fajnie działa. No i dobra, skręcamy, testujemy. Mam nadzieję, że niczego nie popierdziliłem. No i sprawdzamy. No i co? I to by było na tyle. Skręcamy sprzęta.
dwa słowa o froncie. Tak prezentuje się przedni panel. O, trochę mi prześwietla. Tutaj mamy włącznik zasilania. Od lewej strony to są przyciski odpowiedzialne za prawdopodobnie przegrywanie z płyty na taśmę. Tu mamy przycisk losowego przełączania utworów, odtwarzania utworów. I tu mamy standardowe przyciski wysuwanie, wsuwanie, kieszeni, zatrzymanie, spauzowanie oraz odtwarzanie, przełączanie między utworami oraz przewijanie w danym utworze. Tutaj mamy przycisk programowania, w jakiej kolejności sobie chcemy odtwarzać utwory, a tu mamy przycisk powtarzania danego utworu. A tak się dziad prezentuje z tyłu. Wyjście sygnałowe, wyjście i wejście zdalnego sterowania, gniazdo zasilające, wyjście na inne urządzenie oraz zasilanie z sieci. Dobra, i to by było wszystko z tych moich wypłacień. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście lajkujcie. Jak Wam się podoba, to subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w następnym odcinku.